Szanowni Państwo, na miejsce uroczystości przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panie prezydencie, dowódca kompanii porucznik Kudyk melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Czołem żołnierze! Na razie. Jak pan będzie dzwonił, to niech pan wtedy podejdzie.
1 września 1939 roku, 2 minuty po godzinie 4:00, z lotniska wojskowego w Niederelgut, Ligota Dolna pod Opolem, wystartowało 29 bombowców nurkujących Ju-87B. Wieluń był największym i najbliżej lotniska położonym polskim miastem. Lot trwał nieco ponad 30 minut. O godzinie 4:35 samoloty pojawiły się nad miastem. O 4:40 na miasto spadły pierwsze bomby. Mimo że w mieście nie było żadnych jednostek wojskowych ani umocnień, to właśnie tutaj 1 Dywizjon 76 Pułku Bombowców Nurkujących hitlerowskiej Luftwaffe rozpoczął pierwsze bombardowanie II wojny światowej. Na miasto spadły dziesiątki bomb o łącznej wadze kilkudziesięciu ton. Piloci musieli wiedzieć, że atakują cel cywilny. Szczególnie, że na dachu szpitala, który został zbombardowany jako pierwszy, widniał Czerwony Krzyż. Proszę Państwa, jak co roku o godzinie 4:40 usłyszymy syreny alarmowe upamiętniające bombardowanie miasta.
Karolek chciał do szkoły iść. Umiał już liczyć i literki znał. Już od miesięcy o szkole śnił. Lecz nie doczekał tego dnia. Marysia wieczorem nie mogła zasnąć. Myślała, jak jutro wyglądał będzie dzień. Zbyt wcześnie zakończył się jej sen. O 4 nad ranem do pracy czas wstać, choć chętnie w pieleszach poleżeć by jeszcze. Ojciec już krząta się w kuchni i brat do piekarni jak co dzień ruszają tak wcześnie. Co robić? Gdzie szukać brata i ojca? Wśród krzyku rozpaczy i łez. Ktoś z dala krzyczy do niego: pomocy! Skulony ucieka wystraszony pies. Mamy, ktoś szuka. Ktoś w kapciach ucieka. Dym miesza się z mgłą wstającego dnia. Co robić? Znów warkot słychać z daleka. Boże, o Boże! O Boże! Nasz ślub miał odbyć się za 2 dni. Biała suknia wisiała na drzwiach. Patrzyłam, jak w kuchni umyta podłoga lśni, a po niej welon wije się jak biały szal. Tak czekaliśmy na ten dzień. Odliczaliśmy po cichutku. Wczoraj byliśmy na Rudzkiej podlać kwiaty w naszym ogródku. Jeszcze tylko raz, 2, 3! Będziesz moja. Tak mówiłeś. Lecz przyszedł świt. Przyszedł świt. Świt. Przyszedł świt. Świt. Przyszedł świt. Świt. Przyszedł świt. Przyszedł świt. Świt. Ten punkt na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń. Pomyślał ktoś, a potem ciszę trzecią krzyk. Świata już gdzie indziej każdy ma, lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Choć różne słowa, różny kolor.
Szanowni Państwo, będziemy świadkami symbolicznego biegu pamięci, którego biegacze niosą ogień pokoju. Uczestnicy zapalili ogień na lotnisku w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, z którego 1 września 1939 roku wystartowały niemieckie samoloty do ataku na Wieluń. Uczestnikami biegu są członkowie grupy Wieluń Biega. Biegacze biegu pamięci przekażą ogień sztafetom z Burzenina, Sieradza i Ostrzeszowa, upamiętniając pomordowanych mieszkańców powiatu sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Proszę o podejście przedstawicieli sztafet z Burzenina, Sieradza i Ostrzeszowa.
Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Oddajmy hołd ofiarom bombardowania Wielunia z 1 września 1939 roku minutą ciszy. Proszę burmistrza Wielunia, Pawła Okrasę, o zabranie głosu.
Jako burmistrz królewskiego miasta Wielunia mam wielki zaszczyt i honor powitać wszystkich Państwa przybyłych na obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. A w szczególności witam naocznych świadków bombardowania Wielunia w 1939 roku, weteranów i kombatantów zrzeszonych w Społecznej Radzie Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim. Witam serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam przedstawicieli Kościołów i Związków Wyznaniowych. Witam komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, pana Janusza Wojciechowskiego. Witam ministrów Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskich, panów Wojciecha Kolarskiego i pana Adama Kwiatkowskiego. Witam przedstawicieli Rady Ministrów z panem wiceministrem Tomaszem Rzymkowskim. Witam wszystkich parlamentarzystów. Witam serdecznie ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, doktora Arnta Freitaga von Loringhoffena. Witam wojewodę łódzkiego, pana Tobiasza Bocheńskiego. Witam serdecznie marszałka województwa łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera. Witam starostę wieluńskiego, pana Marka Kielera. Witam wszystkich mieszkańców i gości zgromadzonych na Placu Legionów w Wieluniu. Szanowni Państwo, wycie syren i bicie dzwonu pamięć i przestroga przypomniały nam dzień 1 września 1939 roku. Najtragiczniejszy dzień w ponad 800-letniej historii tego miasta. Po raz pierwszy ten dzwon wybrzmiał przed 2 laty na Placu Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. A po obchodach został ofiarowany społeczności Wielunia przez obecnego wśród nas prezydenta i oznajmia światu początek II wojny światowej. Panie prezydencie, dziękujemy jeszcze raz za ten dar. Pamięć i przestroga. Przez kilka chwil zastanówmy się nad znaczeniem inskrypcji wyrytej na tym dzwonie. Dźwięk dzwonu przywołuje pamięć o 1200 mieszkańców tego miasta, którzy często śpiący, będący w szpitalu, idący na pobliskie targowisko, zostali zaatakowani przez niemieckie Luftwaffe i jako bezbronni ludzie ponieśli śmierć. Dźwięk dzwonu przypomina także o 6 milionach obywateli II Rzeczypospolitej, którzy zginęli podczas całej pożogi wojennej. Amerykański prezydent Abraham Lincoln powiedział: polegli przemawiają bardziej wyraziście swoimi zasługami po śmierci niż czynami za życia. Brzmienie dzwonu stojącego nieopodal fundamentów odrestaurowanego kościoła farnego przypomina także o zniszczonych polskich miastach, zniszczonych polskich wsiach, zniszczonych drogach, mostach i przemyśle. Ale dźwięk dzwonu przypomina także o polskim żołnierzu, tym, który bohatersko walczył podczas całej kampanii wrześniowej na Westerplatte, pod Mokrą, nieodległą Wieluniowi, w bitwie nad Bzurą czy w obronie Wybrzeża. Przypomina także żołnierzy polskich, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, tych walczących na pustyni pod Tobrukiem, na wzgórzu Monte Cassino, pancernych pod Bredą, lotników bijących się o Anglię, czy wreszcie tych, którzy szli na froncie wschodnim od Lenino po Berlin. Im wszystkim należy się nasza wdzięczność, nasza modlitwa, nasz szacunek i wieczna cześć i chwała. Pamięć i przestroga. Szanowni zebrani, przed czym przestrzega nas bicie dzwonu? Czyż nie przestrzega nas przed tym, aby nadmiernie nie wierzyć w zawarte sojusze i traktaty? W 1939 roku Polska miała zawarte traktaty zarówno z Francją, jak i z Anglią. Ten z Anglią podpisany 25 sierpnia. Jak się okazało, żaden z naszych sojuszników nie wypełnił zapisów tych traktatów.
Nasi sojusznicy również opuścili nas podczas konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, w wyniku czego po wojnie Polska nie była w pełni niepodległym i suwerennym krajem, a zamiast wojsk niemieckich w Polsce stacjonowały wojska sowieckie i to aż do 1993 roku. W tym kontekście warto przytoczyć słowa cara Aleksandra III Romanowa w XIX wieku. Rosja ma tylko dwóch sojuszników, armię i flotę. Przestrogą powinny być także błędy popełnione przez elity rządzące w II Rzeczypospolitej. Jak to możliwe, że w 1920 roku młode państwo zdolne było wystawić armię, która postawiła opór i dała odpór Armii Czerwonej, a po prawie dwóch dekadach stan uzbrojenia polskiej armii był daleko gorszy od uzbrojenia armii naszych nieprzyjaciół. Na tę okoliczność przytoczę słowa króla Prus Fryderyka II, zwanego Wielkim. Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów. Czcigodny panie prezydencie, czcigodni zebrani państwo. Bicie dzwonu oznacza także wezwanie. Wezwanie do tego, abyśmy dbali o dobre imię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nie możemy pozwolić na to, aby przypisywano nam współudział w Holokauście. Nie możemy pozwolić na to, aby pisano i mówiono o polskich obozach zagłady. Dlatego z tego miejsca, uświęconego krwią 1200 męczenników pierwszego dnia wojny, mamy prawo i mamy obowiązek głosić prawdę historyczną, że Polska była ofiarą II wojny światowej. Ofiarą II wojny światowej. Po trzykroć ofiarą. Nie będziemy także milczeć, gdy opluwa się dobre imię polskiego żołnierza. Bez względu, kto się tego dopuszcza. Niech bicie dzwonu, pamięć i przestroga będzie także wezwaniem dla nas współczesnych, aby to było wezwanie do narodowego pojednania, do tego, abyśmy nasze dyskusje, nasze relacje i też nasze spory toczyli pod wspólnym mianownikiem, że łączy nas Polska. Przytoczę słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Współczesna Polska została ufundowana daniną krwi naszych przodków, po to, byśmy żyli w wolnej i niepodległej ojczyźnie. W wolnej ojczyźnie. Także w zakresie tych wolności osobistych, które niestety w ostatnim czasie próbuje nam się ograniczać. A wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Pamięć i przestroga. Niech Bóg błogosławi Polskę, naszą ojczyznę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Czcigodni kombatanci i świadkowie tamtego tragicznego poranka tutaj w Wieluniu. Szanowni Państwo ministrowie, szanowny Panie Komisarzu,
Szanowny panie ambasadorze, szanowny panie marszałku, ekscelencje księża biskupi, szanowny panie burmistrzu, gospodarzu miasta, szanowny panie wojewodo, szanowny panie starosto, szanowni państwo radni, wszyscy dostojni przybyli goście, mieszkańcy Wielunia, drodzy rodacy. To był poranek podobny do dzisiejszego. Świadkowie i niemieccy piloci pisali w swoich raportach o zachmurzeniu, o mgle, o utrudnionej widoczności. Było ciemno. Tak jak teraz, przez cały czas, kiedy nad śpiącymi w dużej części mieszkańcami Wielunia otwarło się piekło. Nie spodziewano się tego. Tu się zbierali ludzie, życie zaczynało się toczyć, był targ. Ludzi było dużo. Niemieccy piloci wspominali, jak w masę ludzką rzucali bomby. W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko, nie w instalacje wojskowe, nie w żołnierzy, w ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, którzy przygotowywali się do handlu, do zakupów, w szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dzisiaj obowiązują. Nie bombardowania bez ostrzeżenia cywilnych obiektów. Nie bombardowania oznakowanych szpitali i punktów sanitarnych. Nie bombardowania miejsc kultu religijnego. Bo w drugiej kolejności tutaj w Wieluniu, zaraz po szpitalu, zbombardowano kościoły, synagogę. Zniszczono ludziom życie. Tamten świt, gdy wstawał 82 lata temu, to był dzień, który witał mieszkańców Wielunia i Polaków już w zupełnie innej rzeczywistości. W rzeczywistości utraty wolności, ale przede wszystkim w rzeczywistości okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia. Tak. Ten dzwon, który bije teraz tutaj w Wieluniu, jest dzwonem pamięci o 60 milionach ofiar II wojny światowej na całym świecie. 60 milionach, bo przecież 2 lata temu w ten dzwon uczestniczyli wszyscy prezydenci i przywódcy państw obecni wtedy na uroczystości w Warszawie. Każdy z nich uderzył w ten dzwon po kolei, upamiętniając zarazem swoich poległych i pomordowanych. Tak, 6 milionów Polaków, 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej różnego pochodzenia, polskiego, żydowskiego, ormiańskiego, wszystkich tych kultur, które splatały się tutaj na obszarze II Rzeczypospolitej, zginęło i zostało zamordowanych. Wieluń jest symbolem. W
2017 roku, kiedy byłem tutaj z Państwem po raz pierwszy, powiedziałem, Westerplatte jest symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza. Wieluń jest symbolem terroru wojennego. Wieluń jest symbolem okrucieństwa. Wieluń jest symbolem złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. Zginęło nas 6 milionów, a 250 tysięcy z tego to byli żołnierze. Nawet niecałe 250 tysięcy. W większości szacuje się, że 240 tysięcy. W istocie zatem niewielki ułamek tych 6 milionów to byli ci, którzy rzeczywiście walczyli z bronią w ręku, a reszta to była ludność cywilna. Ludzie, którzy w większości zostali pomordowani w bestialski sposób, na których zrzucano bomby, których katowano, zabijano, rozstrzeliwano. Byliśmy pierwszą ofiarą. Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Ci, którzy tutaj zginęli, te 1200 osób, które poległy na skutek tych bombardowań 1 września 1939 roku, wyznaczyło naszą sytuację w II wojnie światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego jej momentu. Tak, walczyliśmy też na wszystkich frontach II wojny światowej. I tu w wojnie obronnej 1939 roku i w państwie podziemnym później, w oddziałach partyzanckich, w powstaniu warszawskim, walczyliśmy na froncie zachodnim, na froncie wschodnim, ale tutaj w ziemię cały czas wsiąkała krew ofiar. Zapłaciliśmy za tamtą napaść straszliwą cenę. To jest pamięć i to jest także i ostrzeżenie. Tą pamięcią składamy dzisiaj po raz kolejny hołd wszystkim tym, którzy polegli, wszystkim tym, którzy zostali pomordowani, wszystkim tym, którzy dzielnie za Polskę walczyli. Wykazali się bohaterstwem, często odnieśli rany. Ale także i wspominamy te straty, te nazwiska. Nie ma polskiej rodziny, która kogoś nie straciła w czasie II wojny światowej. W taki czy inny sposób. Poległego lub zamordowanego. Bardzo często zakatowanego. Bo to katowanie i ta śmierć to była cena, którą płaciliśmy za to, że cały czas walczono o odzyskanie wolności. Często mówimy, że jesteśmy także z tego dumni. Tak, jesteśmy z tego dumni, że się nie ugięliśmy, że było polskie państwo podziemne, że trwał cały czas opór, a później walka o wyzwolenie Polski, polskich żołnierzy. Że nigdy się nie zatrzymaliśmy i nigdy się do końca nie poddaliśmy. Zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę. Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, by po dziesięcioleciach podle oskarżać Polaków o jakikolwiek, zwłaszcza instytucjonalny, udział w zbrodniach II wojny światowej. Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej. I to jest prawda o tamtych latach i o tamtych krwawych dniach.
Straciliśmy w tamtej wojnie 16% naszej populacji, prawie 17%. Nikt w stosunku do całości społeczeństwa nie poniósł takich strat jak my. Żaden z krajów, w których toczyła się II wojna światowa, które były dotknięte II wojną światową, my w stosunku do całości społeczeństwa ponieśliśmy straty największe. Nikt nie śmie nas o nic oskarżać. Tak, przestroga wielka, że nigdy nie można dać się zwieść i uwierzyć w to, że pokój jest wieczny i spokój jest wieczny. I że nikt nigdy nas nie zaatakuje. Zwłaszcza jeżeli leży się geograficznie w takim miejscu jak my, gdzie wojny ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód przez stulecia przetaczały się raz po raz, niwecząc dorobek, burząc domy, paląc plony. Naiwny jest ten, kto uwierzy w opowieści o tym, że coś takiego nigdy się już nie powtórzy. Nie powtórzy się wtedy, kiedy będziemy silni. Nie powtórzy się wtedy, kiedy będziemy zdecydowani. Nie powtórzy się wtedy, kiedy nie będzie się opłacało przyjść tutaj z bronią w ręku i zaatakować nas, burzyć nam domy i palić nam pola. Nie będzie się opłacało, bo takie działanie spotka się ze zdecydowaną, bardzo ostrą odpowiedzią. Na świecie, zwłaszcza niestety w naszych okolicach, jest w ostatnich latach coraz więcej niepokoju. Widzimy nowe zjawiska, nowe sposoby rozwijania i budowania konfliktów, nowe sposoby wywoływania kryzysów. Nazywa się je często hybrydowymi. Nie jest to wojna, którą można byłoby nazwać wprost. Ale to działanie destabilizujące, burzące porządek w krajach, podminowujące pozycję krajów, podminowujące pozycję ich władz. Toczy się je na różne sposoby, i fizycznie, i werbalnie. Musimy na to odpowiadać zdecydowanie. I odpowiadamy. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. I te wobec naszych sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim, i te wobec ludzi, którzy z nami współdziałają, współpracują, a których trzeba ratować, ewakuować z trudnych miejsc. I te, kiedy wobec naszych europejskich partnerów zobowiązujemy się do strzeżenia granicy Unii Europejskiej. Wszystkie będziemy realizowali w sposób stanowczy, w sposób odważny i zdecydowany. I realizujemy je. To jest właśnie efekt poważnego potraktowania tamtej przestrogi. Potrzebne nam jest poważne państwo. Potrzebne nam jest państwo silne. Potrzebne nam jest państwo dobrze, stanowczo i zdecydowanie rządzone. Potrzebne nam jest państwo przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych, bo to jest dzisiaj klucz do tego, by utrzymać pokój i by zapewnić dobrobyt obywatelom. Mam ogromną odpowiedzialność na swoich barkach za bezpieczeństwo moich rodaków. Nie tylko tą konstytucyjną, także wynikającą z zaufania, jakie mi powierzyli. I powtarzam jeszcze raz, nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju. Nie będę tolerował poniżania i prób zastraszania ludzi, którzy Polsce służą z wielkim oddaniem i wielką odpowiedzialnością. Apeluję do wszystkich odpowiednich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań.
wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska wielkimi literami. Bo jeżeli będą dopuszczali do tego, że będą ją pisali małymi, to ona zniknie. Tak jak znikała już w dziejach, właśnie przez nieodpowiedzialność, właśnie przez lekceważenie, właśnie przez jątrzenie wewnętrznych konfliktów, przez psucie państwa, przez podważanie jego fundamentów. To między innymi to było przyczyną w II Rzeczypospolitej tego, że można nas było napaść i można nas było pokonać. Tu w Wieluniu rodziny pamiętają. Wiedzą to doskonale, jaka jest cena bezsilności, bezbronności, która spotka się z bestialstwem. Musimy czynić wszystko, aby nigdy więcej na naszej ziemi nikt już nie śmiał nigdy czegoś takiego się dopuścić. Cześć i chwała bohaterom! Niech żyje Polska! Dziękuję panu prezydentowi. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o powstanie. Odmówiona zostanie modlitwa międzywyznaniowa. Modlitwę poprowadzą biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, naczelny rabin Polski Michał Szudrych, biskup diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego Waldemar Pytel, prawosławny biskup łódzki jego ekscelencja najprzewielebniejszy Anastazy, imam muzułmańskiego cmentarza tatarskiego w Warszawie İshan Karagacz. Boże, Stwórco świata i Dawco pokoju, spójrz na nas, na naszą umiłowaną ojczyznę i cały dzisiejszy świat. Tu z miejsca, w którym 82 lata temu rozpoczęła się straszliwa wojna, prosimy Cię, Boże, naucz nas pamiętać nie tylko rany, cierpienie i śmierć, ale wszystko to, co do nich prowadzi. Naucz nas pamiętać, że wszelkie zło zawsze ma gdzieś swój początek, a wojna wybucha wtedy, gdy śpimy, gdy łatwo godzimy się na zło, na podziały, gdy zamiast szukać dobra i pokoju, szukamy siebie i własnych korzyści. Tu z tego miejsca, z którego na świat rozlała się wzajemna wojenna pożoga, która jak nieokiełznany żywioł zniszczyła życie milionów ludzi, prosimy Cię, Panie, naucz nas pamiętać, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie zahamować zła, że bez Ciebie, Boże, zło nas zawsze przerośnie i pokona, bo z ludzkiej słabości staje się demoniczną siłą. Naucz nas pamiętać, Panie, że tam, gdzie odrzucamy Ciebie, zawsze zacznie brakować pokoju i powstanie przestrzeń dla wojny. Naucz nas pamiętać, Panie, o tych, którzy własną krwią znaczyli drogi do wolności i daj im mieszkanie w domu Twojego wiecznego pokoju. Naucz nas pamiętać, Panie, pamięcią prawdziwą, a nie sfałszowaną, bo tylko prawda nas wyzwoli, a kłamstwo znów przyniesie wojnę. Tu z tego miasta pamięci i pojednania prosimy Cię, Panie, naucz nas pamiętać o Twoim miłosierdziu dla ofiar i oprawców, o Twoim darze uzdrawiania niezabliźnionych ran i Twojej łasce pojednania nawet tam,
gdzie wydaje się ono niemożliwe. Naucz nas, Panie, pamiętać. O to Cię prosimy, Boże. Do Pana módlmy się. Wiecznie istniejący Panie chwały i Ojca Najwyższego, Synu umiłowany, wieczna światłości z wiecznej światłości, Słońce sprawiedliwości, usłysz nas, modlących się do Ciebie, i daj odpoczynek duszom Twoich sług, poległych i zamordowanych we wrześniu 1939 roku, którzy w obronie Ojczyzny naszej życie swe oddali, a nas tu obecnych pobłogosław, jak i wszystkich Twoich ludzi, darując koniec naszego życia pełen pokoju i dobra. Otwórz ku ludziom swoje miłosierdzie i miłość, a na Twym strasznym i budzącym bojaźń sądzie uczyń nas godnymi Twego Królestwa na wieki wieków. Amen. Dobry, łaskawy i miłosierny Boże pamięci, gromadzimy się wspólnie połączeni pamięcią i wspomnieniem tragedii, nieszczęścia i doświadczenia, które spadło na nasz kraj, całą Europę i świat 82 lata temu. Z perspektywy dzisiejszego dnia widzimy lepiej i dokładniej, jak rozpędzająca się machina II wojny światowej pochłaniała wciąż więcej i więcej ofiar, wciąż więcej i więcej żołnierzy, więcej dzieci i kobiet, więcej marzeń i niespełnionych pragnień. To cały czas napełnia nas przerażeniem. W miejscu, na które spadły pierwsze bomby, szczególnie uderza nas groza wojny. Najbardziej powinno jednak uderzać nas, współczesnych, to, że wciąż jako ludzkość nie nauczyliśmy się jej zapobiegać. W różnych miejscach świata nadal płoną konflikty i odbierane jest sprawiedliwie nadane człowiekowi przez Boga życie. Wciąż słychać skargę na niesprawiedliwość, krzyk i ból przedostający się ponad ramy czasu i pokoleń, aby ktoś kiedyś stanął tak jak my dzisiaj i pomyślał, że takie zło nigdy nie powinno się wydarzyć. Dlatego stojąc w miejscu pamięci, połączeni trudnym wspomnieniem II wojny światowej i wszystkich pochłoniętych przez nią ofiar, prosimy, niech narodzi się w nas siła i chęć do przeciwstawiania się złu, które jest w człowieku. Utrzymuj w nas rzetelną pamięć o wydarzeniach sprzed niemal wieku i pozwalaj nam dalej przekazywać tę lekcję naszym potomnym. W Tobie mamy nadzieję, dobry Boże. Ufamy, że ci, co postradali życie w walce o wolność, przeciwstawiając się agresorowi, odnaleźli spokój i ukojenie u Ciebie. Wołamy wspólnie razem za psalmistą z niepowstrzymaną nadzieją. Nie zawsze biedak będzie zapomniany. Nadzieja ubogich nie ginie na wieki. Niech rozwija się w nas pamięć i refleksja nad dobrym dziełem, a Twój Duch niech prowadzi nas wszystkich do pojednania oraz zrozumienia, a przede wszystkim do ciągłego budowania pokoju. Amen.
Psalm 130. Shemalot mimakeim kratich Adonai Adonai shema v'koli tienas nachashuvot l'kol tachanunai em avanot tishmor yo Adonai me'amod kimcha slicha l'man tivarei Kivetei Adonai, kiveta nafshi, nedvarach alti, nafshi l'Adonai, shomrem l'boker, shomrem l'boker, yache yesod Adonai, ki im Adonai chesed, amemei mofedut, uyivtet Yisrael, mikol avonotav. Bismillahirrahmanirrahim. 82 lata temu wybuchła druga wojna światowa. Najgorszy kataklizm, jakikolwiek spotkał ludzkość. Polska jako pierwsza padła ofiarą. Najpierw brutalnej napaści Niemc. Następnie Związku Sowieckiego. Polacy, niezależnie od pochodzenia i wyzwania, mordowani byli za sam fakt bycia polskimi obywatelami. Jednak polski naród nigdy nie złożył broni, nigdy się nie poddał. W walce o wyzwanie spod zbrodniczej okupacji, gdy każdego dnia mordowano tysiące ludzi, uczestniczyli razem z Polakami także tutejsi, Tatarzy oraz inni muzułmanie, między innymi Awarowie oraz Ingusze. Walczyli również wszyscy przedstawicieli innych narodowości, którzy mieszkali na terenie Polski. Był to nie tylko ludzki, ale też religijny obowiązek. Każdy bowiem człowiek ma prawo do bezpiecznego życia w wolnym kraju. Polska i Polacy wielu wyznań i rozmaitego pochodzenia zapłacili za to ogromną daniną krwi. Wieczna chwała tym, którzy oddali życie za swoją ojczyznę, niech Bóg wszechmogący okaże im swoje miłosierdzie. Amin. Proszę majora Roberta Hermana o odczytanie apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Wielunia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. 1 września 1939 roku rozpoczęła się najokrutniejsza i najkrwawsza w dziejach ludzkości II wojna światowa, której pierwszą ofiarą była Polska. Pierwsza stanęła także do heroicznej walki
obronie prawdy i sprawiedliwości, honoru i godności narodu polskiego i niepodległości. Dziś, w 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem upamiętniającym ofiary bombardowania 1 września 1939 roku w Wieluniu. W sposób szczególny przywołujemy pamięć bohaterów, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam wszystkich rodaków, którzy stanęli do walki, bo pragnęli żyć w wolnej Polsce, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Wzywam was, bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, którzy w 1939 roku przeciwstawiliście się niemieckiej i sowieckiej agresji. Przywołuję bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Gdyni, Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Bzury, spod Muławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Wzywamy mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy batalionów obrony narodowej, robotniczych batalionów obrony Warszawy, Ligi Obrony Powietrznej Państwa, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, celników, osadników wojskowych, kolejarzy, pocztowców, leśników, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów spod znaku biało-czerwonej szachownicy, obrońców polskiego nieba. Przywołuję lotników brygady pościgowej, brygady bombowej oraz eskadr wszystkich armii toczących podniebne boje z hitlerowską Luftwaffe. Stańcie do apelu! Do was wołam, bohaterscy marynarze marynarki wojennej, wierni synowie polskiego Bałtyku, którzy krwią swoją potwierdziliście prawo dostępu Rzeczypospolitej do Bałtyku. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wzywam żołnierzy polskich, walczących we wrześniu 1939 roku na ziemi wieluńskiej oraz wszystkich poległych rodaków, których mogiły
znaczą szlak bohaterskich czynów narodu polskiego. Stańcie do apelu! Bohaterom! Przywołuję was, znani i nieznani bohaterowie walk nad Wartą, żołnierze Armii Łódź, którzy obficie zrosiliście krwią pola bitewne pod Działoszynem, Strońskiem, Męką i Rososzycą. Stańcie do apelu! Wołam członków załogi placówki Straży Granicznej w Prośnie, Mariana Giera, Franciszka Ruszeckiego, Jana Szymańskiego, Władysława Wrześniewskiego, którzy polegli 1 września 1939 roku, oraz Wojciecha Guzina, zmarłego 22 listopada 1939 roku w wyniku odniesionych ran. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 10. Pułku Piechoty, 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej i 72. Pułku Piechoty, którzy polegli w dniach od 1 do 3 września 1939 roku w walkach pod Borowcem, Czarnożyłami, Załęczem Małym, Kamionką i Ożarowem. Wołam bohaterskich obrońców ojczyzny, spoczywających na cmentarzu w Wieluniu. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy 72. Pułku Piechoty imienia Dionizego Czachowskiego, majora Stanisława Jaszczuka, porucznika Adama Szczepańskiego, porucznika Franciszka Kołtuna, podporucznika Franciszka Kryłę, podporucznika Tadeusza Rybickiego, plutonowego Jana Olszewskiego, kaprala Stanisława Grochala, kaprala Alberta Kossaka, kaprala Józefa Nowacienia, kaprala Jana Perczyńskiego, kaprala Jana Wasilewskiego, kaprala Józefa Wiśniewa, strzelca Stanisława Adamczyka oraz kilkudziesięciu innych współtowarzyszy broni, którzy polegli 3 września 1939 roku, powstrzymując atak wojsk niemieckich na Warcie na odcinku Konopnica-Rychłocice. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy wieluńskich batalionów obrony narodowej, a wśród nich porucznika Wiktora Sasa, podporucznika Tadeusza Zajdla, kaprala Stefana Dębskiego, szeregowego Leona Dreznera i szeregowego Stefana Zimocha, którzy polegli 1 września 1939 roku w boju pod Krajanką. Stańcie do apelu! Wołam 1200 bezbronnych mieszkańców Wielunia, w tym 32 chorych i członków obsługi szpitala imienia Wszystkich Świętych, którzy jako pierwsi zginęli 1 września podczas bombardowania miasta. Stańcie do apelu! Przywołuję kapelanów wojskowych, księży, zakonnice i zakonników, wspierających duchowo i opiekujących się rannymi i konającymi żołnierzami oraz ludnością cywilną. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich,
żołnierzy i członków Służby Zwycięstwa Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Przywołuję wszystkich żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich rodaków, ofiary niemieckiego i sowieckiego okupanta, zgładzonych w obozach koncentracyjnych, w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, stalinowskich obozach i więzieniach NKWD oraz kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, zamordowanych w kwietniu 1940 roku w Charkowie, Twerze, Smoleńsku, w Lesie Katyńskim, Kijowie i innych miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach i pamięci czyny naszych rodaków, których wolę walki, zapoczątkowanej w 1939 roku, nie złamał ani terror, ani polityka totalnej eksterminacji narodu polskiego. Ich poświęcenie i ofiara nie były daremne. To z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa ojczyzna, która dzisiaj oddaje cześć bohaterom, będącym dla nas przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pęć! Salwa honorowa. I tu już zostajecie. Opania, chodź! Na ramię, bądź! Do nogi, bądź! Opania, chodź! Do salwy honorowej! Trzeba! Pan! Salwo! 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 Pania, chodź! Pania, chodź! Na ramię, bądź! Chodź! Na prawo, chodź!
Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi ceremonia składania wieńców pod pomnikiem ofiar bombardowania Wielunia, znajdującym się przy ruinach zburzonej w czasie kampanii wrześniowej Fary oraz dzwonie Pamięć Przestroga, darze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla Wielunian. Pragnieniem władz Wielunia jest powstanie Muzeum Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej na częściowo zrekonstruowanych murach Fary oraz wieżą, na której zawiśnie dzwon. Zapraszam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrza Wielunia, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, wojewodę łódzkiego, marszałka województwa łódzkiego oraz starostę wieluńskiego wraz z przedstawicielami Społecznej Rady Związków Kombatanckich do przejścia pod pomnik. Proszę pozostałych gości o pozostanie na swoich miejscach. Ceremonia będzie transmitowana na Telebimie. Zapraszam również pana posła Rychlika, który złoży wieniec w imieniu prezesa Rady Ministrów. Wieńce pod pomnikiem pamięci ofiar 1 września 1939 roku składają prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz ze świadkami bombardowania miasta. W imieniu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Rychlik.
wieniec składają burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski oraz zastępca burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk. Kolejny wieniec złoży komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wieniec składa ambasador Republiki Federalnej Niemiec dr Art Freytag von Loringhoven. Wieniec złoży marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z przewodniczącą Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwoną Koperską. Wieniec złoży starosta wieluński Marek Kieler z przedstawicielami Społecznej Rady Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim.
Ania, chodź! Coś. Na ramię! Oj. Do nogi! Oj. Ania, chodź! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odprowadzenie wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość dobiegła końca. W imieniu burmistrza Wielunia dziękuję Państwu za udział w obchodach upamiętniających 80.